Witam w następnym filmie. Dzisiaj będę przyrządzał babkę ziemniaczaną. Babka ziemniaczana jest to tradycyjna potrawa w kuchni białoruskiej. Popularna również u nas w Polsce, na wschodnich terenach, Suwalszczyzna, Mazury, te rejony. Zacznę od pokrojenia cebuli. Cebulę przysmażę na patelni. Tak do końca nie będę jej smażył, tylko lekko ją zeszklę. Oryginalną babkę ziemniaczaną robi się z boczku. Czasami się dodaje trochę słoniny. Ja tym razem będę modyfikował przepis i dodaję trochę kiełbachy pokrojonej w kostkę. Następnie pokroję boczek. Jest tu trochę tego tłuszczyku, ale z doświadczenia wiem, że wszystkie potrawy smaczne są niezdrowe. No i odwrotnie. Cebulka powoli się podsmaża. Niedługo dodam mięsko i znów będę podsmażał. Cholera, chyba by trzeba gaz zmniejszyć. To chyba zaczyna coś palić. Za chwilę połączę boczek, kiełbasę i słoninę z cebulą, która zdążyła się przysmażyć, ale przedtem podpiekę to wszystko w kuchence mikrofalowej. Mięso się dusi, a ja sobie w tak zwanym międzyczasie obiorę ziemniaki. O, już zaczyna pięknie pachnąć. Jak już wspomniałem, jest tutaj boczek, jest tutaj trochę słoniny, trochę kiełbaski, no i oczywiście cebulka. A z przypraw to tylko sól i pieprz. Mam taki młynek turecki, przywieziony z Istambułu. Mielę pieprz. Zapewniam, że nie ma na świecie lepszego młynka do mielenia pieprzu. Niech się schowają wszystkie elektryczne. No jeszcze chwila i będzie gotowe. Mam do obrania ponad 2 kilo ziemniaków, więc chwilę to potrwa. Kartofle obrane, trzeba je jeszcze tylko umyć, no i zetrzeć. Mogłem te ziemniaki zetrzeć na maszynce, w robocie kuchennym, ale nie ma to jak tarcie na tarce. Na robocie jest zbyt grubo, a tarka to robi w sam raz. Do ziemniaków dodaję trochę zblendowanej cebuli, po to, żeby ziemniaki nie ciemniały. Ziemniaki starte, mięsko wystygło, no i łączymy oba składniki. Najważniejsze to, żeby dobrze wymieszać. Następna czynność to posmarowanie foremek smalcem, aby się placek nie przykleił, znaczy babka, żeby się nie przykleiła. No i coraz bliżej końca tego przedsięwzięcia. No i wypełniam foremki masą.
włączam piekarnik i nagrzewam go do 180 stopni. Foremki wypełnione, piekarnik się nagrzewa. Będę piekł w temperaturze 180 stopni, aż się to wszystko ładnie zarumieni. No i pieczemy. Babka piekła się 1,5 godziny, pięknie się przyrumieniła. Pora ją wyjąć z piekarnika. O, cholera gorące. Wow. Babka gotowa, musi trochę przestygnąć, a potem spróbujemy, jak smakuje. Babka na drugi dzień jest jeszcze lepsza, jak w postaci świeżej. Wystarczy ją tylko wyjąć z lodówki, pokroić na plastry. Smażyć na patelni na złoty kolor. No i oczywiście zjeść. Super. Niebo w gębie, gęba w niebie. Do zobaczyska.